Żarowscy seniorzy potrafią aktywnie spędzać swój wolny czas. Nie tylko z pełnym zaangażowaniem uczestniczą w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku, organizują krajoznawcze wycieczki, ale pozwalają sobie również na odrobinę szaleństwa. Tak seniorzy także spędzali sobotnie popołudnie. Seniorzy bawią się wspaniale. Jest to już druga odsłona projektu pod nazwą Karaoke dla seniorów i impreza międzypokoleniowa. Dopisali uczestnicy i wolontariusze z Młodzieżowej Rady Miejskiej. Mamy dużo gości, bawią się przednio i mam nadzieję, że długo pozostanie im w pamięci ta dzisiejsza impreza. Jeszcze wspomnę, że projekt jest realizowany w ramach konkursu grantowego Aktywna Biblioteka. Konkurs odbywa się w ramach programu rozwoju bibliotek. I my jako biblioteka zgłosiliśmy taki właśnie projekt karaoke dla seniorów i wygraliśmy i dlatego możemy realizować po raz drugi taką imprezę w dniu dzisiejszym. Cieszy się ona dużym zainteresowaniem, wszyscy się dobrze bawią. Dużo dobrej zabawy, wspólny śpiew i wspaniała integracja panowała w sobotę 11 maja w Żarowskiej Bibliotece podczas imprezy międzypokoleniowej karaoke dla seniorów. Właśnie żyje, zakręćmy walczyka ten raz, hiszpański walczyk sam raz. Uważam, że świetnie bawią i nie ma żadnych różnic, czy młodzi, czy starzy. A jak się panie dzisiaj bawicie? Świetnie i nie pierwszy raz zresztą. To jest, uważam, najlepsza impreza, na jakiej ja byłam ostatnio. A czy rzeczywiście jest tak, że muzyka łączy wszystkich ludzi, jednoczy? Od wielu pokoleń. Zawsze łączyła, zawsze łączy i będzie łączyć. No tu najlepszy dowód będzie za chwilę, jak zaczniemy balować. A jak jeszcze seniorzy spędzają czas, swój wolny czas? No ja czytam dużo książek, rzadko oglądam telewizję, co prawda. Chodzę na spacery. No, mam też jakieś swoje ulubione muzyczkę, ulubioną, którą bardzo często słucham. Czasem jeżdżę do kina, czasem do teatru. Czyli jesteście panie aktywne? Bardzo. Zaangażowane? No, bardzo. Wiele zajęć, które tutaj proponuje nam uniwersytet. Chodzimy na języki, na tańce, no i na wycieczki jeździmy. No poza tym wycieczki rowerowe, różne rzeczy ciekawe. Poza tym mamy uniwersjady, w których bierzemy chętnie udział. To są uniwersjady, które są po prostu organizowane przez kilka uniwersytetów Trzeciego Wieku. Śląska. No. A jak działa Wasz Uniwersytet Żarowski? Prężnie się rozwija? Bardzo. Bardzo, coraz lepiej. Ja uważam, że wszyscy przychodzą tu z radością, z jakimś uśmiechem, zostawiają wszystkie kłopoty w domu i przychodzą tutaj, żeby się pocieszyć, że tak powiem. W naszym wieku to jest bardzo ważne. Integrujemy się przede wszystkim, tyle przyjaciół mamy teraz. No właśnie, na ulicy się znamy, uśmiechamy. W integracyjnej imprezie ponad 70 seniorom towarzyszyli również zaproszeni goście. Wśród nich była sekretarz gminy Sylwia Pawlik, radna Rady Miejskiej Iwona Nieradka, dyrektor Żarowskiego Gimnazjum Helena Słowik oraz Ryszard Fidler z Gminnego Centrum Kultury i Sportu, który tradycyjnie pełnił rolę konferansjera. Swoją pomocą służyła także Żarowska Młodzieżowa Rada Miejska. Tego dnia repertuar był różny, jednak najważniejsza była dobra zabawa, która towarzyszyła wszystkim do końca imprezy.